Czy mamy szansę, aby w Polsce było jeszcze normalnie? Czy jest coś, co każdy z nas mógłby zrobić, abyśmy nie przeszli do historii jako jedno z najsłabszych pokoleń w dziejach? Pokoleń, które zmarnowało dany nam przez Boga czas. Które będzie wytykane palcami jako bezwładna masa ignorantów, która pozostawiła potomnym ojczyznę słabszą niż otrzymała ją z rąk poprzedników. Zwróćcie uwagę na to, że jesteśmy zakładnikami nieustannego maratonu wyborczego, który uniemożliwia poprawne funkcjonowanie państwa. W zasadzie nie ma roku, żeby nie odbywały się jakieś wybory. A do czego to doprowadza? Żywiołem współczesnych polityków nie jest bowiem prowadzenie spraw narodowych, ale dbałość o to, aby ich formacje osiągały kolejne kamienie milowe, którymi są zwycięstwa w wyborach. Nie rozwój przemysłu, technologii, edukacji, zwiększanie poziomu bezpieczeństwa, ale takie czytanie wyborczych sondaży i nastrojów społecznych, aby działania na ich podstawie podejmowane przynosiły odpowiednią korzyść w postaci wygranych wyborów. Więc najpierw politycy mogą mówić o tym, że mur na granicy jest zły, że trzeba wpuszczać imigrantów, a kiedy badania społeczne pokazują nagle zupełnie coś innego i trend w społeczeństwie jest odwrotny od politycznych rozważań i zamysłów, które podejmowane były wcześniej. Nagle następuje zwrot optyki i retoryki, więc najpierw marszałek Sejmu może mówić o tym, że imigrantów trzeba wpuszczać, a później, kiedy okazuje się, że społeczeństwo myśli inaczej, i to szczególnie elektorat, który jest skupiony wokół tej partii, nagle następuje wolta i zmiana całkowicie myślenia. Nie ma znaczenia, która ekipa jest aktualnie u władzy, ponieważ za to, co dzieje się w naszym kraju, za to, w jakiej sytuacji obecnie się znajdujemy, odpowiadają od 30 lat nieustannie te same nazwiska i te same obozy polityczne. Jest to rezultat wieloletnich działań polegających na obrzydzaniu wszystkiego, co w narodzie jest najcenniejsze i co zespala tę wyniszczoną mentalnie i psychicznie społeczność, która zamieszkuje aktualnie nad Wisłą. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś o tym, czy jest jeszcze o co się bić. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Przypominam, że przeszliśmy weryfikację YouTube'a i udało nam się uruchomić przycisk wsparcia, który znajduje się tutaj. Jeżeli Państwo mają takie życzenie i treści tutaj zamieszczane spełniają Wasze oczekiwania, możecie wynagrodzić nam pracę naszego zespołu w taki właśnie sposób. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. To wszystko, co widzicie tutaj, to co słyszycie, jest również Waszą zasługą. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że taki kanał jest dzisiaj potrzebny, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee, kliknąć we wspomniane wsparcie lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody. A teraz, żeby nie przedłużać, to co? Zaczynamy! Podczas ostatniego pobytu w Irlandii na zaproszenie Polonii, ludzi, którzy tworzą tam wspaniałą polską społeczność, którym chce się jeszcze marzyć o polskości i wzniecać w sobie ducha narodowego, miałem okazję powiedzieć kilka słów na świetnie zorganizowanym spotkaniu. Ania, Arek, Radek i Justyna, których serdecznie pozdrawiam, przepięknie się nami na miejscu zaopiekowali. Czułem się tak, jakbyśmy znali ich od kilkunastu lat, a przecież poznałem dzień wcześniej. Zapytałem wówczas na tym spotkaniu, bardzo przewrotnie. Czy potrafilibyśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, po co jest Polska? Po co jest nam tutaj w ojczyźnie, no i po co jest tam, na emigracji? Czy potrafilibyśmy żyć bez Polski? Czy jest ona jakąś zbiorową odpowiedzialnością, czy tylko przestrzenią, która służy do tego, abyśmy czerpali z jej istnienia pewne określone korzyści? Pytanie zawisło w powietrzu niczym chmura gradowa. Ale myślę, że jest ono jednym z bardziej kluczowych, abyśmy mogli pójść do przodu. Patrząc na to wszystko, co dzieje się dookoła, na bezradność państwa i działania polityków, którzy wyniszczają w wielu rodakach chęć do jakiejkolwiek działalności, jakiegokolwiek aktywizmu społecznego na rzecz własnej ojczyzny, można popaść w rozpacz. Bo co niby my możemy?
Rozpacz natomiast to najgorszy stan, który może się człowiekowi przytrafić, bo człowiek podejmuje decyzje w różnych stanach. Kiedy jest wesoły, zmęczony, smutny, żywotny, ale też podczas tego, gdy jest zrozpaczony. Więc rozpacz jako najgorszy stan prowadzi nas do decyzji złych i bardzo często nieodwracalnych. Taką decyzję po zdradzie podjął na przykład Judasz. Popadł w rozpacz i podjął decyzję, która była nieodwracalna w skutkach. Uważam jednak, że nie jest też tak, że wszystko zostało stracone. A jeżeli nie jest stracone, to musi istnieć jakaś przestrzeń, lub powiedzmy inaczej, jakaś sfera, która może zmieścić jeszcze kolejny kierunek działań inny niż te, z którymi obcujemy od ponad 30 lat. I teraz pytanie, czy jest to dobra informacja? I tak, i nie. Dlaczego tak? Ponieważ mówimy tutaj o tlącej się nadziei na to, że możemy jeszcze Polskę dźwignąć. A dlaczego nie? Dlatego, że będzie się to wiązało wręcz z nadludzkim wysiłkiem tych, którzy za członków naszego narodu jeszcze się uważają. Wszyscy przecież możemy uznać bez większych sporów, że sprawy naszego kraju mają się fatalnie. No dobrze, może nie wszyscy. Dla partyjniaków z jednej lub drugiej strony świat, który gotują nam ich polityczni wozowie, zawsze będzie idealny. Więc nie wszyscy, ale dla większości z nas. Po historycznej zawierusze, gdy Rosjanie wespół z Niemcami wyeliminowali fizycznie nasze elity, nie zdążyliśmy wykształcić jeszcze inteligencji politycznej oddanej narodowi i jego sprawom. Nie ma takich ludzi. Nie wyklarowaliśmy prawie w 60-milionowym narodzie ani jednej postaci, mówię o obecnych czasach, która swym silnym charakterem, zdolnościami, inteligencją, miłością do ojczyzny mogłaby nas podźwignąć z tego strasznego społecznego, politycznego marazmu. Tak, to nie jest pomyłka. 60-milionowego, bo szacuje się, że tylu Polaków mieszka obecnie na całym świecie, z czego 38 milionów w obecnych granicach naszego państwa. Naród jest to jednak wspólnota, która nie ogranicza się ani do czasu, ani do miejsca przebywania. Żywioł narodowy to zbyt potężna siła i żadne tam jakieś granice nie mogą stanowić dla tego żywiołu przeszkody. Powiedziałbym więcej, że największa potrzeba wspólnoty jest właśnie poza granicami kraju. Bo my żyjący w ojczyźnie oduczyliśmy się doceniać to, co mamy. A oni będący tam gdzieś, na wygnaniu, utratę tego, co jest rzeczą zaraz po Bogu najcenniejszą, dostrzegają każdego dnia i każdego dnia pięknie tęsknią. Tak więc wskażcie proszę postać obecnie żyjącą, która cieszy się powszechnym szacunkiem w naszym narodowym stadzie. Nazwisko takiego pasterza. Człowieka, wokół którego Polska mogłaby się zjednoczyć, zaufać mu i pchnąć to wszystko dalej. No nie ma. A przynajmniej ja nie widzę. A wiecie, dlaczego nie ma? Bo ma go nie być. Bo gdy ostatnio był, a mówię tutaj o papieżu, sprawy naszych ciemiężycieli poszły w niedobrym dla nich kierunku. Może jest więc też tak, że my Polacy jesteśmy w stanie przebudzić się dopiero wtedy, gdy staje przed nami realne niebezpieczeństwo zagłady. Może jest tak, jak śpiewał Lech Makowiecki, że więcej jest tych, którzy nie wyobrażają sobie innego życia niż codzienne zakładanie im obroży przez swoich panów zaraz po porannym przebudzeniu. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co na smyczy wolą żyć i nie podniosą nigdy głów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Obroża dla nich zwykła rzecz. Dla mojej szyi pętlą jest. Nasza generacja oczywiście nie jest tutaj wyjątkowa. To prawda i w XVI, XVII, a także XVIII i XIX wieku nie brakowało w Polsce impertynentów, indywiduów gotowych kupczyć losami własnego kraju, ludzi przepełnionych wiernopoddańczym myśleniem i zionących nienawiścią do własnego państwa i w ogóle wspólnoty narodowej. I to jeszcze z jakich pobudek? Tych, którzy zawsze stawali wyżej ponad innymi, ponad własnymi braćmi z narodu, a własne kompleksy leczyli kosmopolityzmem i nieustannym oczernianiem narodu, z którego wyrośli. Nie ma znaczenia motywacja, pieniądze, zdrada, głupota czy próżność. Efekt jest wciąż ten sam. I cierpienie za nim idące tak samo ogromne. Mamy jeszcze czas, aby w tej wielkiej, połowicznie zapisanej przecież księdze dziejów naszego narodu, wyróżnić się jako ludzie, którzy posłużą przyszłym pokoleniom za wzór, a przynajmniej nie będą okryci hańbą. Podam wam przykład, takie wyobrażenie, które od lat nie daje mi spokoju i gdzieś tam w chwilach narodowego napięcia czy przesilenia zawsze przywoływane jest przez mój rozum.
No staje po prostu przede mną niczym jakiś porażający upiór albo siada na klatce piersiowej jak strzyga i blokuje oddychanie. Bo to wyobraźcie sobie, jak za 100 lat będzie wyglądał rozdział podręcznika do historii, który będzie opowiadał o latach, w których to nam przyszło wziąć odpowiedzialność za Polskę. Tobie i mnie. Podręcznika, z którego, powiedzmy, za pełen wiek będą uczyły się młode pokolenia Polaków o losach swojej ojczyzny. Nie przeraża was myśl, że to, co dziś piszemy własnym życiem, a co za lat kilkadziesiąt będzie już tylko odległą przeszłością, postawi nas w strasznym świetle przed kontynuacją narodu, która nadejdzie po nas? Co przeczytają o naszej generacji wnukowie naszych wnuków? Jaką Polskę im zostawimy? O swoich pradziadkach, co będą myśleli i wiedzieli? Polskę pełną pseudoelit? Intelektualnie miałką, politycznie i społecznie zdegenerowaną? Napiszą, że podziały polityczne przeprowadzane linią pomiędzy dwoma wielkimi stronnictwami nie pozwoliły Polsce należycie się rozwinąć? Że brak nam było elit, które mogły zapanować nad państwem i wznieść się ponad swoje małości dla celu wyższego, jakim jest naród i troska o jego przetrwanie? Że w okresie jednego z największych politycznych przełomów, w trakcie trwania koncertu mocarstw, robiliśmy sobie jaja z narodu? Że degenerowaliśmy się doszczętnie? Że pozwoliliśmy na zdetonowanie jedności w społeczeństwie? Że moralną instancją, do której odwoływała się większość społeczeństwa, która żyła właśnie te 100 lat wcześniej, to nie byli intelektualiści, duchowni, arystokracja, ludzie o wysokiej moralności, ale zgraja celebrytów i dziennikarek z telewizji śniadaniowych? Że więcej ludzi oglądało występy na Freak Fightach niż teleturniej 1 z 10? Że drogowskazem moralnym był aktor? Niestety wszystko na to wskazuje, że na tle naszych poprzedników wypadamy blado. Co zostanie jeszcze zapisane? Że z tysiącletniej historii naszego narodu postanowiliśmy wyeksponować przymioty, które przez wieki ciągnęły nas na dno? Że nie potrafiliśmy prowadzić realnej polityki? No dobrze. Ale co z tą nadzieją? Na początku postawiłem przecież tezę, że musi istnieć jakaś przestrzeń, która zmieści w sobie jeszcze kolejny kierunek działań inny niż to, z którym obcujemy, czy te kierunki, z którymi obcujemy od ponad 30 lat. A z czym obcujemy? Z tym samym, co zawsze. Albo z romantyczną wizją mesjanizmu, która nakazuje nam cierpieć i ginąć za innych w imię wyimaginowanej sprawiedliwości społecznej, która w polityce po prostu nie znajduje zastosowania. Albo z wierno-poddańczym wasalizmem, który wmawia nam, że nic dobrego z polskiego narodu nie może się zrodzić samoistnie. Tylko dziwnym trafem, kiedy Polacy opuszczają Polskę, jej teren jako państwo i znajdują się w Stanach Zjednoczonych, w Szwajcarii, w Austrii, na wyspach, znajdują miejsce nie na zmywakach, ale w wielkich, ogromnych przedsiębiorstwach, gdzie są szanowani i ich intelekt w pełni wykorzystywany. Polacy pracują przy akceleratorze w CERN-ie, pracują w NASA, pracują w instytutach, które zajmują się precyzyjnym budowaniem maszyn. Ich intelekt jest tam wykorzystywany, a w Polsce niweczony i tłamszony. Polska należy do jednego z tych krajów, w którym obecnie patentuje się najwięcej produktów inżynierskiej myśli w całej Europie. Ale my nic nie potrafimy. To nam wmawiają nieustannie. Nie dowiemy się tego z wiadomości, co Polak zrobił dobrego w jakimś wielkim koncernie na świecie. Jak przysłużył się swoim intelektem dla całej światowej społeczności. Ale za to dowiemy się, jak wyglądają linie i podziały polityczne. Jak nas skłócić, albo co mądrego powiedział aktor. Więc obie te doktryny polityczne rozpychają się silnie i wydawałoby się, że nie ma miejsca na żadną inną formułę działania. To nieprawda. Musimy jednak zacząć od początku, aby coś mogło nam wyjść. A to będzie zadanie karkołomne. To będzie tak, jak Dmowski, Balicki i Popławski w końcówce XIX wieku. Od wsi do wsi i budowanie w ludziach jeszcze raz przekonania, kim są i że warto. Nie jest to nie do wykonania. Right or wrong, my country. Ma rację czy błądzi, jednak to moja ojczyzna. Znacie to zdanie? Jeżeli nie, to opowiem wam krótko jego historię, a na nim jest zbudowana doktryna polityczna Wielkiej Brytanii. Historia tego zdania sięga początków XIX wieku. Był wtedy w marynarce wojennej brytyjskiej, komandor Stefan Decatur. Zyskiwał on wówczas ogromny podziw i uznanie za swoje morskie wyprawy i przygody. Decatur zasłynął ze swoich śmiałych aktów męstwa, zwłaszcza z takiej akcji, kiedy spalił fregatę USS Philadelphia, która
była wówczas w rękach piratów. No i zdobywszy ten statek z zaledwie garstką ludzi, Decatur podpalił okręt i wrócił zwycięsko, nie tracąc ani jednego człowieka w swojej załodze. Słynny brytyjski admirał Nelson zauważył, że wyprawa ta była jednym z najodważniejszych aktów epoki. Komandor Decatur został więc powitany w domu jak bohater. Uhonorowano go na bankiecie, gdzie poproszono o wzniesienie toastu. I powiedział właśnie wtedy to zdanie: nasz kraj, oby w stosunkach z obcymi narodami, zawsze miał rację. Ma rację. Czy błądzi, czy nie. To jednak moja ojczyzna. Ten toast stał się jednym z najsłynniejszych wersów w historii i szybko nabrał politycznego charakteru i stał się również właśnie symbolem polityki imperium, nad którym w tamtym czasie nigdy nie zachodziło słońce. O stylu tym, w stylu brytyjskiej polityki, już w roku 1904 pisał Roman Dmowski na łamach Przeglądu Wszechpolskiego. Right or wrong, my country. Brzmi hasło polityki angielskiej wobec wymagań interesu narodowego, lekceważącej nawet godziwość lub niegodziwość etyczną stosowanej taktyki. My nie stawiamy tak radykalnie tej kwestii. Chcemy tylko, żeby nasza polityka narodowa była zupełnie swobodną w stosowaniu odpowiedniej do okoliczności taktyki, a w wyborze środków i sposobów działania nie była krępowana dogmatycznymi wskazaniami ugodowego czy rewolucyjnego doktrynerstwa. W dzisiejszym położeniu naszego narodu ani taktyka rewolucyjna, ani taktyka ugodowa nie mogą mieć zastosowania. Nie ma teraz i o ile przewidywać można nie będzie w bliskiej przyszłości warunków dla akcji powstańczej czy rewolucyjnej, jak również dla akcji ugodowej. W naszym szczególnym położeniu w warunkach niezmiennie skomplikowanych musimy wytwarzać samodzielnie odpowiednią taktykę polityczną. Jest więc tym bardziej rzeczą konieczną, abyśmy się w myśleniu i działaniu politycznym uwolnili od wszelkiego dogmatyzmu i doktrynerstwa, a uwolnili wszyscy, bez względu na kierunki i stronnictwa. Bo tworzenie polityki narodowej i odpowiedniej dla niej taktyki powinno być wspólną, to jest wzajemnie uzupełniającą się pracą wszystkich stronnictw i kierunków szczerze narodowych. Dmowski dokładnie 100 lat temu mówił wyraźnie, odnosząc się, jak się okazuje, nie tylko do konkretnych czasów, w których żył, ale również i do nas, że dobre nie jest ani budowanie za pomocą rewolucji, ani za pomocą nieustannych ustępstw. A to, co chcą nam wmówić oba rywalizujące dzisiaj obozy i stronnictwa, jest właśnie tym, przed czym Dmowskim przestrzegał. Jest jeszcze inna droga. To panowanie szarlatanizmu czy ignorancji politycznej już się kończy. W społeczeństwie wytwarza się przekonanie, że w polityce, która jest umiejętnością działania praktycznego, nie ma środków bezwzględnie złych lub dobrych. Są tylko środki odpowiednie lub nieodpowiednie w danych warunkach. Prowadzenie takiej polityki realnej jest zadaniem bardzo skomplikowanym i trudnym, bardzo odpowiedzialnym. A żeby mu podołać, trzeba stanowczo odrzucić wszelki dogmatyzm, wszelkie doktrynerstwo. I to jest, moi mili, zadanie dla nas. Musimy pobudzać w sobie i w najbliższym otoczeniu tę właśnie świadomość, że polityka jest umiejętnością działania praktycznego, w której nie ma środków bezwzględnie złych lub dobrych. Są tylko środki odpowiednie lub nieodpowiednie w danych warunkach. Więc jeżeli jest zagrożone bezpieczeństwo granic i ich obrońców, nie ma miejsca na półśrodki i wszystko inne schodzi na dalszy plan. Right or wrong, my country. Ci, którzy chcą, abyśmy nie zrozumieli, że są inne możliwości prowadzenia polityki, robią jednak wszystko, aby zająć nasze myśli zupełnie czymś innym. Tak, abyśmy byli zajęci konsumpcją albo budowaniem podziałów. Dlaczego? Bo wtedy zazwyczaj nie wystarcza czasu na myślenie. A jak człowiek zaczyna myśleć, używać rozumu, staje się dla władzy bardzo niebezpieczny. A jakich ludzi lubi więc władza? Władza lubi ludzi bezmyślnych. Jeszcze raz przypominam, że przeszliśmy weryfikację YouTube'a i udało nam się uruchomić przycisk wsparcia, który znajduje się tutaj. Jeżeli mają Państwo takie życzenie i treści, które tutaj zamieszczamy, spełniają Wasze oczekiwania, widzicie sens w tym, co robimy, możecie wynagrodzić nam pracę naszego zespołu właśnie w taki sposób. Tymczasem klasycznie dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Bez Was to wszystko byłoby niemożliwe. To, co tutaj widzicie i słyszycie, jest również Waszą zasługą. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu. Wszystkie informacje znajdziecie również w pierwszym, przypiętym komentarzu.
komentarzu. A na odchodne. I znów z pomocą przychodzi nam Dmowski, który napisał kiedyś wspaniały tekst. Zjawiskowy wręcz. A prosty, zarazem. Jego tytuł brzmi Gdybym był wrogiem Polski. Zachęcam was do spokojnego wysłuchania tego, co ma nam do powiedzenia w swoim testamencie twórca narodu polskiego. Zostawię was z tym fragmentem. Zobaczcie, jak bardzo jest aktualny i genialny w swej konstrukcji. Tymczasem dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy. Gdybym był wrogiem Polski, przede wszystkim rozwinąłbym swoimi środkami i przez swoich agentów agitację w Polsce odwracającą uwagę społeczeństwa od spraw gospodarczych i skarbowych. Nie to jest nieszczęściem Polski, że za mało wytwarza, a za wiele spożywa, że skarb państwa ma za małe dochody, a większych mieć nie może, bo z ubogiego społeczeństwa więcej nie wyciśnie, a za wielkie wydatki, że i obywatel kraju i państwo samo jest odzierane przez niecną spekulację. Dziś głównym nieszczęściem jest zły ustrój polityczny państwa. Ten ustrój trzeba przede wszystkim zmienić. Rzucić wszystko, a tym się zająć. I tu bym radykalnie zmienił swoje dotychczasowe stanowisko. Gdy dawniej byłem za tym, żeby Polska miała najbardziej demokratyczną konstytucję w Europie, gdybym starał się, ażebym miał w niej wszechwładzę, Sejm, który jak spodziewałem się nigdy nie pozwoli na utworzenie rządu kierującego się zdrowym rozsądkiem, prowadzącego rozumną gospodarkę państwową, dziś, widząc w tym Sejmie pierwsze objawy, świadczące, że ludzie się czegoś nauczyli, że zaczynają zdawać sobie sprawę z położenia kraju, z twardej rzeczywistości, że zaczynają nieśmiało wstępować na drogę, na której jedynie można stworzyć trwałe podstawy bytu państwowego, dziś powiadam, stałbym się bezwzględnym przeciwnikiem konstytucji demokratycznej, Sejmu. Dziś zacząłbym głosić potrzebę zamachu stanu, dyktatury, czy nawet autokratycznej monarchii. A gdyby mi się jeszcze udało znaleźć jakiegoś militarystę śniącego o czynach wojennych i czekającego na sposobność wpakowania Polaków w jakąś awanturę, na przykład wojnę z Sowietami, obsypałbym go złotem, o ile bym je miał. I wszelkimi środkami pomógłbym mu do pokierowania polityką polską według swojej woli. Wtedy już byłbym pewny, że wszystko będzie dobrze. Na to wszystko, gdybym był wrogiem Polski, nie żałowałbym dziś wysiłków ani ofiar. Co prawda wrogowie Polski, bliżsi i dalsi, tyle mają kłopotów dzisiaj u siebie w domu, te kłopoty tak z dnia na dzień rosną. Złoto, które jeszcze posiadają, tak szybko topnieje, że za wiele myśli nie mogą Polsce poświęcać i nie mogą się zdobywać na zbyt wielkie ofiary dla doprowadzenia jej do ostatecznej zguby. Na szczęście dla nich w samej Polsce istnieje sporo ludzi, którzy starają się za nich robotę robić. Zdarza się to czasami w życiu, że jakiś biedak, nic nie posiadający i ciężko walczący z twardymi warunkami bytu, naraz nieoczekiwanie dostaje wielki spadek. Że zaś nigdy większej ilości pieniędzy nie widział, większymi sumami nie operował. Wobec tego majątku, który mu spadł bez żadnego wysiłku z jego strony, dostaje zawrotu głowy. Wydaje mu się on czymś nieskończonym, niewyczerpanym. Zaczyna tego majątku używać. Żyje jak we śnie. Rzuca pieniędzmi na lewo, na prawo, bez planu, bez sensu, bez rachunku. Majątek w ciągu paru lat rozprasza się i na powrót zaczyna się bieda. Tylko teraz już cięższa, bo się zaznało dostatku. Takim biedakiem, który niespodziewanie dostał wielki spadek, jest obecne pokolenie Polski. A tym spadkiem jest zjednoczona, niepodległa Polska. Nic dziwnego, że pokolenie, które ją dostało, bo przecie nie zdobyło jej własnymi siłami, doznało zawrotu głowy. Ludzie u nas zaczęli żyć jak we śnie. Zamknęli oczy na otaczającą ich rzeczywistość. Własne państwo, które posiedli, traktowali jako źródło wszelkich rozkoszy, łatwego dorabiania się, zaspokajania najbardziej wybujałych ambicji, kąpania się w godnościach i zaszczytach okazałych, często śmiesznych w swej okazałości reprezentacji, delektowania się uroczystościami, obchodami. Z tego, że ten wielki spadek pociąga za sobą wielkie obowiązki, sprawy jednak sobie nie zdawali. I w ciągu 7 lat zdążyli ogromną część odziedziczonego majątku roztrwonić. W pewnej mierze było to nieuniknione. Nie można było żądać takiego cudu od Pana Boga, żeby pokoleniu, które nic nie miało i niczym nie rządziło, spuścił z nieba dar rozumnego od razu rządzenia wielkim państwem, a nawet tego, żeby je uchronił od zawrotu głowy wobec tak nagłej zmiany losu. Ten jednak zawrót głowy, to życie we śnie, trwało jednak przydługo. Od paru lat zaczęły się próby obudzania społeczeństwa z tego snu niebezpiecznego, przywrócenia do przytomności. Te próby były bezskuteczne.
budzić się zaczęli dopiero pod wpływem przykrych odczuć rzeczywistości. To rozkoszne łoże, na którym śnili swoje sny o władzy, zaszczytach, fortunach itd., zaczęło się robić coraz twardszym. Przewracanie się z boku na bok nic nie pomaga. I oto dziś zaczyna się przebudzenie. Ludzie zaczynają myśleć i przytomnie postępować. Zaczynają rozumieć, iż to, żeby żyć dalej, żeby istnieć, trzeba wielkiego, nieustannego wysiłku. Ale są dwa gatunki ludzi, którzy z łożem snów rozkosznych rozstać się nie mogą i nie chcą. Jedni zawsze stali z dala od życia, od jego potrzeb i konieczności. Dla nich rozumienie rzeczywistości zawsze było niedostępne przed wielką wojną i w czasie tej wojny postępowali jak nieprzytomni, upojeni haszyszem rozmaitych fikcji o świecie, o własnym kraju i o samych sobie. Inni silnie odczuwają dzisiejszą rzeczywistość. Twardość łoża, na którym dotychczas spoczywali, i co prawda dokucza im ono mocno. Ale wstrętna im jest myśl o długich wysiłkach i ofiarach na rzecz stopniowej naprawy. Ci pocieszają się, że ktoś im te łoże prześciele, że za nich zrobi robotę dyktator czy król, a im pozwoli spoczywać.